Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13 porządku dziennego. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych. Druk nr 1198. Prezydium Sejmu na podstawie artykułu 20 ust. 1 regulaminu Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych w brzmieniu proponowanym w druku nr 1198? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów. Za oddało swój głos 27 posłów. Przy braku głosów przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.